Witam się serdecznie na kanale ZKZT. Dzisiaj mam drukarkę atramentową. Chciałem Wam dlaczego ją pokazać. Stara jest ta drukarka, ona będzie miała parę lat, ona już w ogóle nie jest w produkcji. Jest to model Advantage 3525. Miały to do siebie te drukarki, że wkłady zamienne bardzo tanie były. I są nadal. One są sprzedawane gdzieś w granicach 15 zł za sztukę. Są cztery, ale o bardzo dużej wydajności. Nie wspominałbym o tej drukarce wcale, ale od paru dni, chyba od tygodnia użytkuję ją osobiście, bo nie miałem na czym drukować to we firmie w danym momencie. Więc wziąłem ją. I szczerze mówiąc, byłem wręcz zachwycony, jak taka drukarka, którą można teraz kupić w granicach 300 zł, może i czasami taniej, ale chodzi o tanią eksploatację, jak ona się zbiera bardzo szybko i te kartki, szczerze mówiąc, w danym momencie nie wiedziałem, czy to jest laserowa, czy atramentowa. Bardzo szybko drukowała. Nie chodzi o to, że ona szybko drukuje. Ja mam tu sprzęt, który trzeba przejrzeć. Bo podobno w czarnym kolorze nie drukuje. Jeszcze tego nie sprawdzałem, chciałem to zrobić z Wami. Także zapraszam. Po sprzęt jest godny uwagi. Warto by było go uratować z uwagi na bardzo tanią eksploatację. Także patrzcie ze mną, bo jestem cholernie ciekawy, co z tym. I pokażę Wam, jak to... O, ale gdzie to jest? Nie ma. Jak ją udrożnić w razie czego, jeżeli czyszczenie głowic nie pomoże? A jest taki mały patent, który można zrobić w domu. Trochę się ubrudzicie albo nie. Zależy, jak do tego podejdziecie. Patrzcie ze mną. Dobra, widać? Widać? Powinno być widać. Tu trochę więcej światła. Okej. Ja pierwsze co, to zrobię wydruk testowy. Zawsze sprawdzimy poziom atramentu, wskazuje kolory 0, ale obawiam się, że klient drukuje tylko i wyłącznie w kolorze czarnym. Ustawienia w narzędziach będzie coś takiego jak raport o stanie drukarki. Podejrzewam, że nie będzie tego zbytnio widać, ale ja ten raport wydrukuję i od razu będziemy wiedzieli, co się dzieje. Koloru prawdopodobnie wcale nie będzie. No, ona w ogóle kartek nie zabiera. Zacięcie papieru, słuchajcie. No, tego nie przewidziałem. Nawet. W ogóle miało być coś innego w tym sprzęcie. No i idzie. Dobra. Zobaczymy, jaki raport wyjdzie. Cała ta seria, nawet 5514, 5520, 5525, tych drukarek HP, one były naprawdę fajnymi produktami. Fakt, że był taki i co można o nich powiedzieć, co dyskwalifikowało do naprawy, bo była za droga, pusto, nie ma nic. Była za droga to, że w danym momencie, jak się pokaże błąd głowicy, nie opłaca się tego robić, bo głowica jest różną wartością tego urządzenia. Klient chyba nigdy nie wymieniał kolorów, jest to mu niepotrzebny. Czarny natomiast jest świeży. Słuchajcie, oryginalny HP. I nie drukuje. Zatkał się na oryginalnym wkładzie HP. Czyszczenia, te systemowe, które są zaprogramowane, niewiele dawają. Czasami dawają, czasami nie. A też miałem kilka sytuacji takich, że na oryginalnym wkładzie nie drukowało w ogóle. Zakładałem zastępczy wkład, który kosztuje 15 zł. Przy dwóch czyszczeniach drukuje do dzisiaj. I to nie jest pierwszy przypadek, było tych przypadków kilka. Także nie zawsze to, co jest oryginalne, jest dobre, nie? Patent, czyli coś takiego. Jest to strzykawka z rurką, w której jest z rurką elastyczną, a w strzykawce jest płyn do udrażniania głowic. Można go w internecie kupić bez problemu, tylko nie taki agresywny, żeby nie zepsuło całkowicie głowicy. Na gąbkę najeżdżamy i robimy taki cóż, nie wiem, czy będziecie widzieć dobrze. Próbujemy delikatnie, nie za mocno, bo w dół i w górę, żeby jednak się tam to wszystko sączyło. Efektu nie należy się spodziewać od razu. Rzadko w niektórych przypadkach przejdzie od razu i będzie ten kolor drukował, natomiast praktycznie w 90% przypadkach trzeba dać jej czas na to, żeby jednak ten płyn, który znajduje się teraz, spenetrował te kanaliki. I bardzo ważna rzecz, żeby usunąć już później ręcznikiem papierowym ten płyn, który pozostał nam tam. Czasami trzeba to dwukrotnie... Oj, pomyliłem się? Nie.
wykonać tą opcję, żeby pomogła. Natomiast nie spodziewam się od razu efektu. No jej. Chwilowo musiałem się rozłączyć. Telefon mi dzwonił i nadal nic. Po takiej czynności, jak wlejemy już ten płyn i on tam będzie penetrował tą głowicę i czasami trwa to parę dni, z tego względu, że to powolny jest proces, w końcu zacznie drukować. Chyba, że nie zacznie, chociaż rzadko się to zdarzało. Narzędzia i można zrobić jedną opcję wyczyszczenia głowicy drukującej, żeby automatycznie zmieszał ten płyn z atramentem. No i będziemy czekać na efekt, nie? Jeżeli tego efektu nie uzyskamy dzisiaj, nie denerwujcie się, bo mówię, to jest proces powolny. Jeżeli byśmy zastosowali jakiś agresywny płyn, no prawdopodobnie by z marszu uszkodziło nam głowicę. Jeżeli działałaby nawet ta głowica, to no dysze są wielkości mikronów. To się rozjadą i z tego też nic nie będzie. Także musimy dać jej czas. Trzeba czekać, nie oczekiwać. Czekać i niejednokrotnie po kilku dniach dopiero widziałem efekty właśnie udrażniania tego typu głowic drukujących. Nie zajmowałem się w ogóle kolorami, bo one prawdopodobnie były zużyte, te tusze w oryginale i nigdy klient nie wymienił tych kolorowych atramentów i prawdopodobnie ona jest praktycznie zaklejona całkowicie, jeżeli chodzi o sekcję kolorów cyan, magenta, yellow. Natomiast BK jest systematycznie wymieniany, nawet sami zauważyliście, że był to oryginalny tusz HP firmy i nic z tego nie wyszło. Zrobimy jeszcze raport. Nic się nie działo i mimo tego, że klient wydał pieniążki na oryginalne wkłady. Czyli nie ma reguły. W tym przypadku, nie mówię, że we wszystkich przypadkach jest tak samo, że oryginały, no jak się drukuje na oryginałach, kiszka jest. Bo to i równie dobrze w kiepskiej jakości zamienniku tak samo się dzieje. Efektu tutaj widzę nie ma żadnego, bo już był. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, ten efekt możemy uzyskać po nawet kilku dniach i wtedy zacznie się przyciskać ten atrament z uwagi na to, że płyn będzie penetrował tą głowicę drukującą i wtedy efekt murowany. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć o tych modelach drukarek, to, że... jeszcze jedna rzecz. Bo często ktoś z klientów, zauważyłem, robi tak, pyta, czy jak nie będzie drukować na czerwono, czy musi go kupować, czy drukarka się zatrzyma i tak dalej. Nie, ona się nie zatrzyma, ona będzie działała dalej, mimo tego, że będzie wskazywała minimalny poziom. Lecz jeżeli będziemy chcieli wrócić do ponownego wydruku w kolorze, żeby on był pełnowartościowy, proszę zmieńcie ten atrament, bo z tego nic nie będzie, nie? Samo z każdą barwą, tak na dobrą sprawę, jeżeli jej już nie ma i dłużej będziemy drukowali mimo wszystko na tym, co jest niby, ta głowica się zatrze i nie będziemy mogli drukować pełnowartościowych kolorach, jeżeli będziemy chcieli już wrócić do tego. I to jest takie właśnie błędne koło, że chcemy, żeby drukowała mimo wszystko na tym, co jest, a robimy to z premedytacją, czyli niszczymy głowicę, używając ją na sucho, tak na dobrą sprawę się zatrze. Także mam nadzieję, że komuś to pomoże. Mówię, udrożnienie tej głowicy jest możliwe, mimo tego, że wydruk, sami widzieliście po tej czynności, może nie, jego nie ma nadal. Tylko to parę dni może zająć, może równie dobrze w poniedziałek będzie ok. Ale można to zrobić we własnych warunkach domowych, kupując tego płyn do udrożnienia głowicy i w ten sposób próbować zanurzyć tą głowicę w płynie, który będzie penetrował od góry. Także mam nadzieję, że komuś się to przyda, bo może uznać w danym momencie, że jest to do utylizacji drukarka, a niekoniecznie. Możemy jeszcze ją mieć długo, długo i cieszyć się ze sprzętu. Dzięki za Twój czas. Miłej soboty. Hej, cześć, pa.